Mój papież Franciszek. Gdy myślę o papieżu Franciszku, zadaję sobie pytanie prowokacyjnie, czy on jest mój. Bo, bo w ostatnim czasie wiele, wiele informacji dotarło do mnie, wiele, wiele takich wiadomości, które mogłyby de facto podważać to, czy, czy dla mnie, jako dla osoby, która znajduje się w Kościele Katolickim, mogę powiedzieć, że papież Franciszek jest moim papieżem. Bo, bo nagle dowiaduję się, że, że papież Franciszek jest. Jest heretykiem, jest osobą, która, która nie powinna piastować, yy, piastować przede wszystkim władzy wynikającej z zasiadania na tronie Piotrowym, yy, i tak dalej. Ja mogę powiedzieć, że papież Franciszek jest coraz bardziej mój. Gdy kardynał Jorge Bergoglio został wybrany na, na, na papieża kilka lat temu, mnie przede wszystkim zastanowiło pytanie, kim on jest, bo ja nie znałem w ogóle tej postaci i myślę, że nie byłem odosobniony, także trochę się uspokajam. Połknąłem wtedy wywiad, jaki jeszcze przedtem, przed wyborem na stolicę Piotrową dwoje dziennikarzy przeprowadziło z, z tym byłym metropolitem Buenos Aires. Wywiad nosi tytuł Jezuita i wtedy padło takie sformułowanie, które dla mnie było pewnym epokowym wydarzeniem kultura spotkania. Papież Franciszek jest jezuitą, jak już wspomniałem i to wiemy o tym. Jezuici, gdy, gdy, gdy zacząłem czytać przy okazji wyboru papieża Franciszka, to są, to są tacy dość specyficzni ludzie, jak pewnie wiemy, którzy lubią pracować na granicach. Gdy wybrano papieża, ja pracowałem jako dziennikarz w portalu biotechnologia.pl i napisałem. Taki tekst Habemu chemikum Papam, ponieważ papież Franciszek z pierwszego wykształcenia jest chemikiem. Pracował w laboratorium chemicznym, co widać na przykład w filmie Dwaj papieże. I mnie zastanawiało, jak to wykształcenie przyrodnicze papieża, jak to jego taki background naukowy, zupełnie inny niż papieża Benedykta, czy papieża Jana Pawła II, czy, czy Pawła VI, jak to wpłynie na jego funkcjonowanie, na jego relacje. Ten zwrot, który powiedziałem, kultura spotkania jest dla mnie ogromnym wydarzeniem. To jest dla mnie po prostu wydarzenie, dlatego że papież Franciszek podchodzi przede wszystkim do drugiego człowieka bez względu na to, jakie on ma pogląd, jakie on ma przekonania, mając pewną wiarę, być może naiwną, którą podzielam e, i staram się ją podzielać, że ten drugi człowiek też chce ze mną rozmawiać. Jeżeli my mamy te dwie postawy, moja, moje pragnienie rozmowy i chęć rozmowy tego drugiego człowieka, to zdaniem papieża Franciszka w tej kulturze spotkania my możemy dojść do dialogu, a zdaniem właśnie obecnego Piotra, bo to jest Piotr naszych czasów, My przede wszystkim widzimy tutaj przede wszystkim możliwość dialogu, który uratuje świat. Kilka lat temu pojawiła się książka Rodzina uratuje świat, która jest zbiorem kazeń papieża Franciszka, kierowanym, kierow które były kierowane do rodzin. I to był drugi element, który dla mnie był szczególnie ważny w jego, w jego pontyfikacie, ponieważ papież bardzo mocno używa języka, który jest zrozumiały dla nas. Z całym szacunkiem i dla papieża emeryta i dla świętego Jana Pawła II. W tamtym wypadku mieliśmy do czynienia, o czym wszyscy wiemy, z nauczaniem bardzo yy, charakteryzującym się przede wszystkim pewną, pewnym słownictwem teologicznym, filozoficznym, etycznym i tak dalej. Tutaj mamy dusz pasterza. Tutaj mamy człowieka, który, nie wiem, bierze kartkę i nagle ją odkłada. Jan Paweł II też to robił na początku swojego pontyfikatu przez szereg lat. I on czyta, czyta i w pewnym momencie odkłada to. Dla mnie właśnie papież Franciszek jest. Tego typu odkryciem. Jest odkryciem człowieka, który nawiązuje bezpośrednią relację. Jest odkryciem człowieka, który chce przekroczyć pewną granicę relacji do drugiego człowieka. Ja wiem, że bardzo ważne jest pytanie, czy wierzysz w Boga. Czy Jezus Chrystus jest dla Ciebie Zbawicielem. Ale to jest pytanie kolejne. Pierwsze pytanie jest takie, czy Ty chcesz mieć ze mną relację? Czy my możemy nawiązać dialog? A dzisiaj, w, w czasach, które są czasami wielokulturowymi, w czasach szumu informacyjnego, dynamiki postępowania, naszych zmian emocjonalnych, naszej także roszczeniowości, pytanie o to, czy ty chcesz nawiązać ze mną, ze mną relację i czy chcesz wejść ze mną w dialog, jest pytaniem kluczowym. Mój papież Franciszek jest przede wszystkim człowiekiem dla mnie, którego chcę słuchać. Ja czasami się zaskakuję w momencie, kiedy słyszę jego wypowiedzi w samolocie, które potem media wyrywają na części z kontekstu. To było charakterystyczne, gdy papież mówił o rodzeniu jak króliki, czy gdy mówił o homoseksualizmie, gdy zwracano uwagę, kim on jest, żeby potępiać daną osobę. Papieża Franciszka trzeba czytać całego, trzeba czytać cały kontekst. To, było, to pojawiło się też w momencie krytyki Amoris Laetitia. Gdy czytamy tylko jeden paragraf, możemy zwrócić uwagę na to, że są sprzeczne z doktryną Kościoła katolickiego, ale gdy przeczytamy większą część, może okazać się, że papież ma rację, że papież jest tym, który zwraca uwagę na konkretną osobę, na jej sytuację, na jej położenie. To nie jest teologia indywidualna, ale to jest teologia, która zwraca uwagę na postać, na człowieka, w jego cierpieniu, w jego bólu. Wiemy o tym, że papież Franciszek zachęca do wstawania z kanapy i, i to jest rzeczywiście człowiek, który mnie w jakimś momencie cały czas zaskakuje. Ja bardzo lubię to zaskakiwanie, czekając na to, co napisze papież Franciszek, bo wbrew różnym sensacjom to nie są herezje. A nawet jeżeli czasem się z kimś z czymś na przykład nie zgadzam, to zawsze cytuję sobie w głowie mojego kolegę, który powiedział mi coś takiego, wiesz, jak się mylić, to tylko z papieżem.